Spełnienie marzeń naszych, moich portalowych, bo kiedyś dawno temu marzyliśmy sobie, że może by kiedyś wieczorami porozmawiać o historii Szczecina, skoro tyle osób odwiedza w internecie, interesuje się tymi tematami, to może dałoby radę poruszać te tematy też w jakimś innym medium, na przykład w radio. Szczecin we wtorek jest ciągle wyzwaniem, bo jeśli się nie jest historykiem, jeśli o historii się czytało z podręcznika i czasami z jakichś książek, fajnych lub mniej fajnych, to jest ciągle wyzwanie, ja lubię wyzwania. Rok była propozycja zrobienia takiej audycji. Propozycja nasza, forma tego programu się spodobała, przyjęła się i opowiadamy o historii Szczecina w przeróżnych jego aspektach i właściwie już nie tylko historii, o Szczecinie, o jego mieszkańcach, o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach. Jubileuszowy piąty sezon zaczynamy dzisiaj. Audycja Szczecin we wtorek. Cieszymy. Za kwadrans się zaczyna. Cieszymy się, prawda? Bardzo się cieszymy. To jest audycja, w której będziemy robić ciągle to samo, czyli opowiadać o historii Szczecina. Właściwie nie my, tylko specjaliści. Bądźmy szczerzy. W tym roku tradycyjnie różne tematy. Tematy związane z publikacjami, które będą się ukazywały. Tematy związane z wydarzeniami, a wydarzeń dużo przed nami, bo i otwarcie Muzeum Techniki i Komunikacji. I święta się zbliżają. Przed świętami dużo, dużo książek ciekawych. Ja już trochę wiem, ale dopiero o tym myślę, że powiemy za jakiś czas, ale będzie naprawdę ciekawie. A tymczasem minęła godzina 19. Nowy wąteczek. Szczecin we wtorek. Jak miło usłyszeć znowu. Dobry wieczór. Dobry wieczór o nowej porze. Piąty jubileuszowy sezon audycji Szczecin we wtorek. Rozpoczęty. Otwieramy, rozpoczynamy. Miło nam się z Państwem przywitać. Miło nam usłyszeć się w radio. Tak jest. Po raz kolejny Szczecina.pl z internetu do radia. Piąty rok audycji, niedługo 200. audycja. Muszę policzyć, kiedy dokładnie to będzie. Bardzo się cieszymy, wracamy po wakacjach o nowej godzinie 19.05, tym razem troszeczkę wcześniej. Będzie można pić kawę, słuchając naszej audycji, będzie można. Jak ja się głupio czuję, jak ja muszę być twórcą i tworzywem jednocześnie. Tak, to jest bardzo niewygodne. Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.